how are we doing, ladies and gents, boys and girls? Welcome back. My name's Tom Dyer, and today we have another fun episode of Tom's Flair Bartending Tips. But today it's a little bit different. It's Tom's and Dariusz's Flair Bartending Tips. Well, actually, it's just Dariusz's Flair Bartending Tips. I was gonna make this a video of 6 different working flair moves for you to learn, and I was gonna show some, and I was gonna get Dariusz, my special guest, who's coming just very, very shortly, to show the other ones. But he has shown 3 super amazing sequences with a huge selection of moves in them, which I'm gonna leave the whole video to Dariusz to show you these sequences and the moves that he's got for you. Super cool, super creative, super unique. If you don't know who Dariusz is, go down into the description box now and go and subscribe to his channel. Go, I will wait. Chop, chop. Okay, now you've done that, make sure you've clicked the bell on his account as well. Leave him a comment, tell him you've come over from my channel to say hello, and go and check out some of the videos he's got over there. Before we jump into Dariusz's moves, don't forget, you're gonna win. Someone's gonna win this t-shirt, okay? All you need to do for him for a chance to win this is leave a comment down below on what your favorite flair bartending move is, or tell me what kind of working flair moves that you want to learn, so I can jump on that on another video. And I will sign this t-shirt at the end of the video as well, so make sure as well, if you've entered any of the previous week's competitions, stick around to the end to see if you've won the t-shirt from last week. But anyway, without further ado, let me introduce to you, from the Polish Flair Mafia himself, please go crazy, go wild, make some noise for Dariusz Owczarek. Also, just as a side note, I'm gonna be doing some stuff on his channel as well, so make sure I see you over there. Dariusz, over to you. Hello, hello, boys and girls. My name is Dariusz Owczarek, and today I will have a big pleasure to teach you 3 working flair moves. This lesson will be original because I teach you in Polish. It will be a more authentic, and you feel the Polish Flair Mafia energy. You are ready? Okay, let's flair. Ok, pierwszy trik, którego się nauczymy, wygląda w ten sposób. A teraz pokażę Wam, jak krok po kroku nauczyć się tej prostej sekwencji. Na początku warto potrenować na plastikowej butelce i zobaczyć, jak wygląda cała sekwencja. Więc początkowo bierzemy sobie 1 kubek, robimy tutaj tambrola. Tom na pewno pokazywał Wam, w jaki sposób robić ten bardzo popularny trik. I 1 kubek zakładamy na drugi kubek. Przerzucamy sobie do drugiej ręki po tak zwanej paraboli. Raz. I butelkę wyciągamy ze speedraka, małpim chwytem za szyjkę i od razu obracamy ją w tą stronę i przełapujemy tutaj również za małpi chwyt. Raz, dwa. Raz, dwa. Mając w ten sposób ułożone kubki i butelkę, robimy sobie butelką taką małą finezję. Ręka idzie tutaj i bęk tutaj. Raz, dwa. I następnie kubki. Rozszczepimy sobie te kubki małym palcem tutaj. I 1 kubek ląduje na szyjkę. Raz, dwa. Ok, lecimy dalej. Tutaj jest obrót naszą butelką, czyli raz, dwa. I lecimy sobie butelką za szyjkę i tymi palcami sobie przytwierdzamy kubek za kubek. Robimy rolkę i robimy pierwsze nalanie. Następnie drugie nalanie. Ten kubek ponownie ląduje na szyjkę. I robimy sobie tutaj drugie nalanie. Bęk, tutaj butelka schodzi i mamy 2 czterdziestki nalane do 2 kubków. I ten trik możemy wykorzystać na przykład przy przygotowaniu 2 Cuba Libre. Ok, zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda to w zwolnionym tempie. Ok, lecimy sobie z trikiem numer 2, który wygląda w ten sposób. A teraz pokażę Wam, jak krok po kroku nauczyć się tego triku. Trik numer 2 rozpoczyna się bardzo podobnie jak trik numer 1, czyli robimy sobie tutaj tambrola, czyli małym kubkiem lewą ręką. Bang! W momencie, kiedy mamy tambrola, to drugim większym kubkiem również robimy tambrola, ale tutaj wyrzucamy sobie ten kubek w ten sposób, żeby go dołapać palcami tutaj do małego kubka. Czyli raz, raz. I żeby nauczyć się tego przerzutu, najlepiej na początek sobie popróbować i poprzerzucać ten kubek w ten sposób, ponieważ będziemy go tutaj dołapywać, tak? I jeżeli mamy mały kubek, bęk, tutaj go przerzucamy. Jeżeli mamy już to ułożenie, to zanim przejdziemy sobie do nalania, to musimy nauczyć się tego przerzutu. I ten przerzut najlepiej uczyć się etapowo. Mamy ułożenie mały kubek, duży kubek i początkowo wykręcamy sobie tutaj nadgarstek. Idzie ten ruch w tą stronę i staramy się przerzucić ten kubek duży do drugiej ręki i dołapujemy mały, a ten przerzucamy na razie do drugiej ręki. W ten sposób. Jeżeli ten przerzut nam coraz lepiej wychodzi, staramy się dołapywać do drugiego kubka, amortyzując ten przerzut jeszcze prawą ręką. Ok, jeżeli mamy już ten przerzut, to musimy połączyć to oczywiście z nalaniem. Najlepiej na początku plastikowa butelka. W momencie, kiedy robimy ten przerzut, to ta ręka idzie już tutaj do nalania. Czyli raz, dwa. Raz, dwa. No i następnie próbujemy już z płynem. Ok, zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda to w zwolnionym tempie. Ok, czas na ostatni trik. Polish Flair Mafia, polscy barmani znani są z ostrych ścięć. Dlatego ostatni trik to właśnie ostre ścięcie. Zobaczcie, jak wygląda ostatni trik. Jak nauczyć się tego triku? Już pokazuję. Zanim zaczniemy rzucać butelką i kubkiem, to musimy zobaczyć, jak ruszają się nasze ręce. I tutaj zamieniamy się w takiego karate kida i kręcimy sobie rękoma. Tutaj leci kubek, tutaj leci butelka. Jeżeli wiemy, jak kręcą się nasze ręce, to bierzemy sobie już kubek i butelkę plastikową i patrzymy, jak te ruchy wyglądają już z butelką i z kubkiem. Ok? W tym momencie na razie mamy sam kubek i ten kubek będzie przerzucany z lewej ręki do prawej. Czyli tutaj na razie mamy ten ruch. Bęk. Ok? I lecimy z butelką. Butelka będzie się kręcić tutaj i będzie przelatywać do drugiej ręki. Warto spróbować również tego przerzutu butelką, gdzie mamy już płyn. Bęk. Kolejnym etapem jest kręcenie butelką i kubkiem. I tutaj przerzucamy sobie trochę nasz kubek, czyli puszczamy go i patrzymy, jak on będzie tutaj leciał. I tak samo lecimy z butelką. Podrzucamy sobie trochę ją i patrzymy, jak ona leci. Cały czas zapamiętując trajektorię lotu. No i na sam koniec przerzucamy sobie butelkę, patrząc, gdzie będzie ścięcie. Bęk i tutaj. I następnie możemy sobie potrenować to ścięcie w ten sposób. Czyli przekładając kubek. A ostatnia faza to już przerzut kubka i przerzut butelki. Jeżeli wychodzi nam ścięcie plastikową butelką, to lecimy ze szklaną. Ok, zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda to w zwolnionym tempie. Okay, that's it. Thank you very much for training. And remember, train more to be a more flair behind your bar. Tom, thank you very much for this collaboration. This was a big pleasure for me. Best regards from Poland and see you at the bar. What do you think about that, huh? Super cool moves that I'm actually gonna go and try and do myself. Give them a shot for yourself. Make sure you go over to Dariusz's channel, subscribe to his channel. Even if you don't speak Polish, like I said, watch the videos, see the flair moves that he's doing. He's gonna give you some motivation, some inspiration. Go and tell him a little hello. And he's got a website as well. And I'll leave all the links in the description so you can go and check that one out. But there we go. That is it for today's video. It was an easy one for me. It was a tough one for you. There's a lot of moves for you to learn there, but try them out. I know you're gonna love them. Don't forget to subscribe to the channel. Smash that like button as well. That really does help me out. And a huge thank you to each and every person who has already subscribed and already liking the videos. But until next week, I'll see you then.